Widzowie, kroniki Myrtany, Archolos, podziemia Warthal. Ostatnia misja, która anuluje wszystkie inne misje, a to może oznaczać tylko i wyłącznie jedno. Jak mi się wydaje, że jest to finał ponad 80 odcinków na tej kanale, co będzie prawdopodobnie serią, która nigdy jakby przez wiele, wiele lat. Jeżeli będę jeszcze nagrywać przez kilkanaście lat na YouTube, myślę, że tej serii nie przebijemy. Zostawcie lajka na sam koniec, prawdopodobnie. Zostawcie komentarz, subskrypcję, wpadnijcie Rewind oraz Twitch w opisie, tam streamuję. Myślę, że zostało nam tylko w tym momencie jedno, otworzyć wrota, a wrota już zostały otwarte. To wejść do naszej twierdzy. Kurwa, też zaczął napierdalać, widzowie. Musiałeś muszę sprawdzić, czy zaraz się nic nie stanie. Ludzie Grinca. Zaraz, widzowie, odkrywamy. Widzowie, a więc Warthal. Chyba, tak się nazywa ta twierdza. Wchodzimy, co tu się dzieje? Są szkielety. Moja ekipa będzie do mnie dołączać, czy ja to solo mam wszystkich rozpierdalać? Rozumiem, że tu się na razie nic ciekawego nie wydarzy, ale przede wszystkim chcemy coś widzieć, więc odpalamy dyskotekę świetną. Poproszę tu jakieś światełko. Pod czwórką. A, no to jeszcze wód trzeba kliknąć. Tyk. Elegancko. I słuchajcie, kontynuujmy. Zaczynajmy w ogóle, przecież to początek. Dla mnie, słuchajcie, prowadziłem bitwę bez sztormu, nie? Ja wiem, że to się sztorm nie nazywa, ja tak lubię mówić. O zombie! Storm, słuchajcie, napierdala deszcz, wiatr. Tak coś. O, kolejne zombie, witam serdecznie. Słuchajcie, to jest historia z teraz. Zacząłem odcinek i tak mi coś wzięło do głowy, że. Ja pierdolę. To dopowiem. To większe niż by można było przypuszczać. Miałeś dobry plan, żeby zabrać ze sobą trochę ludzi i sprzęt. Lordion. Widzicie to miejsce? Jak on się tam nazywa? Rozbijemy nasz obóz. Strawa, ogień i zmiany wart. Tu na razie jest siernisko, ale będzie obozowisko. Dobra, chodźmy. Riordan, ty coś do powiedzenia masz? Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? Niech Adanos spojrzy łaskawym okiem na tych dwóch nieszczęśników. Ledwo dotarliśmy do środka, a już ponieśliśmy straty. O! Jakich dwóch nieszczęśników? Ja o czymś nie wiem? Niczego tu nie znajdę. Chyba o czymś nie wiem. Tak, historia z teraz i tak mi coś wzięło, że 15 raz, ale jeszcze raz sprawdzę, słuchajcie. Tam chyba nie ma, tam ta. Lepiej będę uważał, bo już tam chciałem iść. Dobrze, że mi gra zablokowała tam, kurwa, zeskok. I pomyślałem, że słuchajcie, warto by było sprawdzić, czy czasem nie zwiało czegoś do sąsiada. I no i zwiało, widziałem. Musiałem kurwa 20 minut w tym deszczu jebanym. Napierdala wiatr jak pojebane, ja zbierałem rzeczy. No co siada moje. Lagi by się połamały. Dlatego taki bo jestem teraz nieogarnięty. Powinniśmy zawołać pozostałych i zacząć transportować nasze towary. Racja, im szybciej rozpalimy ognisko i wystawimy warty, tym lepiej. Proste. Nie umiem gwizdać. Trochę chyba wyszło. Gwizd. Tak, to jest zajebiste, ale jest kompletnie to jest zajebista misja. Mega się jaram, ale kompletnie mnie to tak, co przed chwilą miałem, chłopie, w tym deszczu, kurwa, tam napierdolą z takimi przedmiotami. Już sąsiadowi coś. O. I tych dwóch ludzi straciliśmy, tak? Rozumiem. Jebany ten. Cholera, to byli dobrzy ludzie. Jesteśmy poddawani naprawdę ciężkiej próbie. Ale nie możemy teraz zrezygnować. Wszyscy byliśmy przygotowani na to, Różbita. Że sprawy mogą się tak potoczyć. Teraz najważniejsze, by ich ofiara nie poszła na marne. Musimy jak najszybciej dostać się do skarbca i zdobyć rozjemcę.
Każda minuta tutaj to dodatkowe niebezpieczeństwo. Racja. Podczas gdy reszta transportowała towary, udało mi się znaleźć jakiś przycisk przy jednym z piedestałów z posągiem. Może to jakiś mechanizm otwierający kraty? No to klikaj no. Możesz mnie czegoś nauczyć? No pewnie może, ale... Wygląda więc na to, że będę musiał zadbać o to, byś umiał sobie poradzić ze wszystkim, co może nas czekać w tych ruinach. Nie możesz mnie nauczyć. Kuszę, broń, wszystkiego możesz mnie nauczyć. Ty, to ja bym chyba mógł zainwestować, a umiesz 73 punkty nauki mamy. Słuchaj, Kessel, a ty umiesz tego? Łuk. Kurwa, w łuk akurat nie umiesz, skurwysynie. Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? To miejsce jest ogromne, ale wiem, że Adanos doprowadzi nas do celu. Dobra, dlatego jestem trochę, słuchajcie, rozproszony, bo musiałem walczyć z jebanym sztormem. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie ten początek. Miało być klimatycznie, a tu chłopie wyszedły i mnie kurwa zwiały już na drugi koniec. Na drugi koniec, chłopie, kurwa, osiedla. I zbierałem rzeczy z osiedla. Sąsiadowi dałem, bo nie dokończyłem tej myśli. Sąsiadowi coś podkradałem, ale później się zorientowałem, że to nie moje, tylko sąsiada. Ja tam po sąsiadach chodzę i mu zabieram rzeczy. Majny now. Dobra, ale no to gdzie ten przycisk jest, ty Kessel? Tutaj? A, tutaj. Leciało? Nic się nie wydarzyło, Kessel. To co teraz? Tutaj też jest przycisk? Też, może tu. O. No to co? Idziemy w drogę. Doskonale. Wiedziałem, że sobie z tym poradzisz. Sprawdź, co znajduje się głębiej w tych ruinach. Ale nie oddalaj się zbytnio. Przede wszystkim postaraj się rozświetlić okolice. Ciemno to jak w tyłku kryto szczura. Ja pomogę opanować naszych ludzi i dołączę do ciebie. Ale powiedzenie, że ciemno jest jak w dupie u... strasznie ładne powiedzenie w ogóle. Ja nigdy nie zorientowałem za bardzo. Jadwiczego syna, ale to daleko. Chcemy na razie odpuścić. Są to jakieś kurwa posągi. Mam nadzieję, że one nie stwierdzą, że świetnym pomysłem jest kurwa, żeby zaczęły chodzić. Ja mogę odpalać te. Mogę odpalać. Czyli taka jest moja misja. Podpalać te rzeczy. Rozumiem. Faktycznie w innym wypadku ciemno, kurwa, jak skurwesy. Dobra, chodź tu, panie szkielecie. Czemu ja mogę? To już mi się bardzo nie podobało. Czemu ja mogłem w to strzelić, w to coś? Co tu jest? Co to było? Czemu to znikło? To był duch, pierdolę tam! To był jakiś duch, widzowie! Nie no, kurwa! Czemu zawsze to się mnie spotyka, no? A, pierdolę! Pierdolę, nie będziesz mi tu, chłopiec, kurwa, huchał nad duchem. No, jesteś? Znalazłem się wreszcie. To był duch, na bank to był duch. Udało nam się rozstawić ze sprzętem i w końcu można zjeść coś ciepłego. Musimy wrócić do obozu, przeanalizować naszą sytuację i zaplanować co dalej. Będziesz też mógł dobrać się do części naszych zapasów. Całe szczęście nie wszystko spadło w przepaść albo zostało po drugiej stronie. Dobra. Zaraz przyjdę. Razem uważasz, ale bądź ostrożny. Nie możemy sobie... Dobra, nie mam sprawy, zjdę kasę, spokojnie. Tu tylko chciałem to jeszcze odpalić. Żeby tu nie było tak w kół ciemno jak jest. I oczywiście, że tym prędzej, kurwa, jak najszybciej wracam do ciebie. Nie będę tu chodzić, jak tu jakieś duchy są. Pierdola tej. Dobra, to na szczęście nie jest duch. To uważaj, szkielet wojownik. Ty masz już coś innego w lewej dłoni? No widzę. Kurwa, jak tu strasznie jest, widzowie. Giga strachuwa. Dobra, teraz jest trochę jaśniej, to się mniej będę bał. Odpalane wszystko, co odpalić można. Co tu się dzieje, panowie? Jestem. Jak widzisz, miejska tawerna to nie jest, ale myślę, że pomoże nam to przetrwać najbliższe kilka dni, które przyjdzie nam tu spędzić. Jest tu miejsce, żeby odpocząć i zjeść coś ciepłego.
Wiele więcej nie zdążyliśmy przygotować. Jeśli masz jakieś pomysły, co można jeszcze tu postawić, to porozmawiaj z robotnikami. O ile wystarczy im materiałów, to z pewnością szybko to przygotują. Ja myślę, że porozmawiamy z tą panią po twojej prawej stronie, co tu można jeszcze postawić. Tak ci gotowałem, to zaczekałem na to, aż skończyć mówić. Co z drogą powrotną? Budowa przeprawy, która chyba ma isla, nas wszystkich, nie? Pewnie trochę zajmie. Po ostatnich wydarzeniach nikt nie zamierza ryzykować przechodzenie nad tą przepaścią po byle kładce. Materiałów nie ma zbyt wiele, dlatego jeśli tylko znajdziesz coś wytrzymałego, to zawołaj chłopaków, by sprowadzili to do obozu. No kurde, to będzie dłużej niż jedna misja jednak. Co powinienem teraz zrobić? No co, już zapomniałeś? Naszym głównym celem jest odnalezienie rozjemcy. Legendy opowiadają o tym, że potrafi on zjednoczyć ludzi nawet w najżarliwszym sporze. Nawet jeśli to tylko pogłoski, to samo odnalezienie miecza z pewnością nakłoni przesądnego przeora. No pamiętam. Zajęcia się tematem. Pamiętam, Kassel. Musimy zbadać całe to miejsce. Rozjemca z pewnością jest dobrze ukryty. Rozglądaj się dokładnie. To miejsce pewnie aż roi się od pułapek. No świetnie, kurwa. Jakieś rady? A to my nie idziemy wszyscy ekipą? Wzięliśmy ze sobą tylu wykwalifikowanych pracowników. No właśnie. Jeśli napotkasz na swojej drodze coś, z czym sam sobie nie poradzisz, możesz w każdej chwili wrócić do obozu i poprosić kogoś o pomoc. Aha. Aha. I tak to działa, tak? Że ja popierdalam solo, a w razie czego to wy mi pomożecie, tak? Świetnie, kurwa. Fantastycznie. No myślałem, że trochę inaczej to będzie wyglądać. Chodź za mną. O. Elegancko. Jednak chyba nie będzie to tak wyglądać. Dobra, zobaczmy co tu jest, kurwa. Kowadło jest. Mogę sobie coś, mogę stworzyć wytrych, mogę jakąś mistrzowską broń wytworzyć. No raczej spasujemy. Na razie. Możemy porozmawiać z Markusem. Odkąd Ramsey nas wyrzucił, sporo trenowałem. Jeśli masz złoto, to chętnie cię czegoś nauczę. O, no dobra, ucz mnie. Zręczność. Zręczności nie chcę. Jak morale. Jak morale? Cholera. Wolałbym nawet polować na trolle, niż mieć tych nieumarłych na karku. Ja też. Ale jest jak jest. Dobrze, że jesteś. O. Chciałem ci tylko powiedzieć, że udało nam się posegregować większość z dostarczonych zapasów. Wszystko możesz znaleźć w skrzyniach wokół kolumny. Weź tyle, ile potrzebujesz. I wszystko. Natrafiłem na jakąś zagadkę, natrafiłem na jakieś, no jak najpierw to. Czuję, że nie jesteśmy tu mile widziani. O. To miejsce jest stare, bardzo stare. Pełne wspomnień i gniewu. Tych, którzy byli tu przed nami. Dobra, jak zapytam cię jeszcze raz. Widziałeś te ryty na ścianach i sklepieniu? Niebywałe. To prawdziwa skarbnica wiedzy. Nie widziałem akurat, gdybym mam do wpisie. Gdybym tylko miał więcej czasu, spędziłbym w tych murach całe tygodnie. Super, świetnie. Te ruiny widziały już tyle cierpienia i śmierci. Ty, on ma z 300 odpowiedzi na to pytanie. Okej. Ucz mnie, ty mnie możesz nauczyć magii i alchemii, raczej nie chcę. Natrafiłem na jakąś zagadkę. Na końcu wielkiej sali są kolejne wielkie wrota, ale bez miejsca na pieczęć. Słyszałem, że wilczy synowie czasami korzystali z mechanizmów otwieranych za pomocą mieczy kluczy. Podobno zaczerpnęli te technologie od ludów mieszkających tu wiele lat nawet przed nimi. Okej, dobrze, pewnie posiadać jest taką jakieś wiedzę. Jakieś pomysły, gdzie zacząć poszukiwania rozjemcy? Według starych zapisków, miecz ten był uważany za jeden z największych skarbów tego rodu. Podobno był wręcz otoczony czcią. Myślę, że powinieneś się rozglądać za czymś w rodzaju skarbca lub świątyni. Dobra. Dzięki, Riordan. Tu do pisania. Tu sobie możemy przypisać magiczne zaklęcie. A, rozumiem. Lowell. Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? Teraz najgorsza praca spadnie na nas! Durny most! Okej. Okay. Duster. Myślałem, że zginąłeś. A tu proszę. Cześć o wydobywaniu złóż? No, dziwne pytanie. Wymagasz ode mnie więcej, niż mogę cię nauczyć. O. Jak morale? Daj znać, gdybyś znalazł jakieś miejsce, przez które... Dobra, będzie dawane znać. Muszę to zobaczyć, słuchajcie, co tu się dzieje, z kim mogę gadać. A miałem nadzieję, że chociaż tutaj nie będziemy musieli naprawiać żadnego mostu. No dobra, Uwe, ty wari. Ej, ty. Ty się w sumie czym zajmujesz? Jak? Trochę się uspokoiłem. Dobrze, kurze, jaki ty masz głos. Zabraliśmy sporo materiału. Każdym razem mnie będzie tak samo dziwić. Większość drewna w tych ruinach jest zbutwiała.
i całkowicie bezużyteczna. On tak nie wygląda, jakby miał taki głos, zawsze wygląda jak taki bojowy taki. Jak znosisz przebywanie w tym prze... Oby reszta szybko uwinęła się... Dobra, w sumie mnie to nie interesuje, w pizie mam te twoje morale. To jest jakiś szkielet. Ilse. A ja chyba mówiłem, że Ilse. Ona się nazywa. Dobra, możemy ją wziąć ze sobą, to zaraz. Tu ręka szkieletu. No dobra, wezmę. Cynamon. Chcę potrenować. W takim razie. Umiesz włóki. Robisz postęp. Pełna. Wale fest łuki, wszystko. Wróć kiedy nabierz. Ładnie. 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 Wróć kiedy. No i wszystko. Wydałem 70 punktów nauki. Elegancko. Ile mam łuki? 84%, a właściwie już 109%. To tyle w ogóle można? Słuchaj, nie boisz się? Boisz się? Bać się? Może trochę, ale wierzę, że tak w dużej grupie poradzimy sobie z każdym zagrożeniem. No i super, no to chodź ze mną. Chodź ze mną. Dobra. Stone? Ej. Jak? Nie czujesz się komfortowo, ale będąc tutaj w tyle osób, tylko prawdziwa armia nieumarłych mogłaby nam zagrozić. No, powiem, tyle osób to spoko. Hey. Jakby tu kurwa sam siedział. Ale mi się zestro. Jak morale. Jak cały jestem podekscytowany. Świetnie, to za mną. Ze mną. Lecimy. Całą ekipę kurwa biorę. Kessel, ty też idziesz ze mną, nie? Isle. Hej, ty. Jak morale? Jestem w jednym kawałku. Niczego więcej do szczęścia mi nie potrzeba. No, może jeszcze tylko tych wielkich skarbów, które gdzieś tu są. Dobra, to za mną. Chodź ze mną. A, możesz mieć maksymalnie dwóch towarzyszy? Ale skurwesyństwo. A czemu niby dwóch towarzyszy? Czy to bez sensu? Nie rozumiem, dlaczego mogę mieć dwóch towarzyszy. Kurwa, tu mnie coś hucha. Hucha mnie, zobacz, słyszysz? Jesteśmy kurwa w środku jakiejś krypty. Oni tu też tor mają, jak ja za oknem. Nie podoba mi się to wszystko. Dobra, światło, że coś widzisz kurwa bez ciemno. Jak w dupie kretoszczura. To jest moje ulubione powiedzenie. Ciemno jak w dupie kretoszczura jest. Dobra, lecimy tutaj. Szkielet mag. Świetnie. Najpierw szkielet mag trzeba załatwiony. Pyk. Teraz szkielet wilczy syn. Rozjebany. Kolejny. Lecimy dalej. Dobra, jak już jestem w grupie, to już się tak nie boję. Jak wiem, że tu są moje ziomy są, to już się tak nie cykam. Ale jakbym tu solo biegał, no to kurwa bym się cykał. Dobra, podziemia Valhall. Co to jest? Tu mam jakiś pistół. Dolna krypta w zachodniej części zdaje się być zdalna. Może jeśli zanurkuję, to uda się znaleźć coś przydatnego. No dobra, zobaczmy. Ole tu kurwa jasno. Ty, nie wiem, że to ten miecz. Ale by... Nie, wielki miecz strażnika. To pewnie jest... Kurwa, tylko że się nie zbagało. A coś tu jeszcze jest, coś tu jeszcze jest. Panowie, wy nie pływajcie kurwa, bo to wam nie wyjdzie zaraz. Coś czuję. Błyskawica. Dobra, wszystko. Wychodzimy. Nie zbagujcie się, proszę. Kurwa mać, wiedziałem, że to się tak skończy. Ach, no i co? I znowu solo jestem. Panowie, no chodźcie, żeś pomóc, no. Nie, ja ci dupca, no. Zardzewniałem mięż. Któryś z nich pewnie będzie otwierać tą bramę. Goście! Kurwa mać. A, dobra. No co zrobię, jak gra zbugowana jest? Tu coś ciekawego znajdziemy pod wodą? Chyba nic tu nie ma. No ładnie wygląda, ładnie zrobiona lokalizacja, naprawdę, naprawdę w porządku. Wyglądowo to, że w tych takich dziurach z wodą są jakby takie coś świecące, nadaje naprawdę fajnego klimatu, nie? Zobaczcie, fajnie to wygląda. Siekiera wygląda. Dobra, jeszcze ten tutaj mieczyk. Tu nie ma. No i tyle zostało kurwa z moich kompanów jebanych. Kurwe synów, co mi mieli pomagać. Tu są zwłoki. Są jakieś stare zwłoki, tak? To są ludzie, których chyba zabiliśmy teraz. Tu mamy szkieleta. Dobra, ten szkielet to jest widzowie, nic. Kumpli bym wolał mieć. Naprawdę wolałbym mieć kumpli. Dobra, tu jest coś zawalone.
Nazwę pomieszczenie przypominające spiżarnię, ale jakiś jakiś magazyn. Jego tylna część jest cała zawalona. Może blokujemy jakąś drogę na skróty aż do samego grobowca. Warto podgadać o tym z Dusterem. Dobra, najpierw myślę, że powoli sobie wszystkie te lokalizacje oczyścimy. Później na końcu wrócimy i im przekazałem. O, strona dziennika. Pik. Tak pewnie tego nie. No nie podoba mi się to, co mnie to chucha, kurwo. Pana będzie ci chuchać tym duchem. O, winka, winka. Może coś z tego magazynu weźmiemy i dzięki nic temu ten. Dzięki temu będziemy. Nienawidzę tych dźwięków, kurwa. Zaściszam tą grę w ogóle w pizdu. Dzięki temu też będziemy mogli więcej jakby na przykład żarcia sobie wziąć i tak dalej, i tak dalej. To za daleko. Odpalamy to. Do tej pory nie miałem zielonego pojęcia, że to można tak zrobić. Czym? Wiem, kurwa, mieczem. Chyba musimy znaleźć sposób, aby otworzyć te wielkie wrota. Może znaleźć coś przydatnego, który jest poboczny krypt. No właśnie, szukałem. Kurwa, nie znalazłem. Ale może znajdę. Mam coś w półkę znowu. O! Witam serdecznie. Proszę bardzo, odblokował się. Chyba twórcy gry przewidzieli, że delikatnie może być problem z nimi. I się odbagowali, a może kurwa on po prostu zmązał jakoś wyjątkowo. Dobra, coś tu ciekawego? Gdzieś ty strzelasz, mam do szkieleta jeszcze. Dobra, o no, oni się po prostu respią. Twórcy gry przewidzieli, że tu może być zbagowane coś. W pomieszczeniu wyglądającym jak dawna sala treningowa znalazłem wielkie kamienie. Zdaje się, zanim jest dalsze przejście, może Duster mógłby mi z tym pomóc. No właśnie, po kolei. Najpierw pozbierajmy wszystko, co można pozbierać. Jest tu warsztacik do tworzenia łuków, spoko. To czym? To jest jakaś interakcja? Że ja czym mówię? Czemu ja mówię czym? Dobra, weźmy tego, odpalmy. Będę pamiętał, żeby to wszystko tu podpalać, bo jak będę to... A nie, o. A to było czym? Rozumiem już. Blisko Kumalski. A tutaj zawalone, tak, będzie trzeba wykopać. To podpalajmy, bo coś czuję, że i tak tędy będziemy chodzić. Więc przynajmniej będzie w miarę jasno i przytulnie. Jak w domciu będziemy się czuli. A nie jakbyśmy napierdalali się z jakimiś duchami jebanymi. Będzie widzowie elegancko. Szczerze mówiąc, myślałem, że wejdziemy tu i zakończymy misję w miarę szybko. W sensie wejdziemy, dzisiaj nagramy taki godzinny odcinek i to będzie finał. Natomiast wydaje mi się, że kurwa niekoniecznie. Widzicie, jakie to jest ogromne? Jest to duże miejsce. Naprawdę spora miejscowa. Więc wątpię. Drzwi. A czemu to się tak miga w środku? Jak ja otwieram, ty. Prawo, lewo. A, piętrze mi się miga. Miga się od odpowiedzialności. Na koło atakujecie? O, szkieleta. Bo tego, bo pochodnie trzymałem i za każdym razem jak przewracałem pochodnie, trzymam coś innego w dłoni. Kurwa, kompanii. Griff, przepraszam cię, ja myślałem, że to pochodnie jest. Tak, kurwa, nie denerwuj. Ogień w kuźni. A to ten ogień w kuźni jest zapalony? Że ty pytasz czym? No pierdolę, jakieś dźwięki pojebane. Nie no, was chyba pokurwiło z tymi dźwiękami. Do reszty już. I powiem wam, że w pobliskich tych nie znalazłem jednak nic ciekawego. A miałem znaleźć. Nie podoba mi się to. Tutaj najgłośniejsze są takie dziwne dźwięki. Dobra. Ale nic. Wracamy. Trzeba pogadać z naszymi gościami od wydobywania rzeczy. Czyli chyba z nimi, nie? Nie. Z tobą? Z kimś miałem tu pogadać. Kto mi pomoże w wykopywaniu rzeczy? O, proszę bardzo. Natrafiłem na pomieszczenie pełne głazów. Wygląda jak spiżarnia. Możliwe, że znajdziemy tam jakąś drogę na skróty. Niestety, nie mamy nawet co marzyć o wysadzeniu tego gruzowiska. Po ostatnim trzęsieniu nie możemy ryzykować. Będziemy musieli pomachać kilofami. Wezmę jednego z naszych i sprawdzimy to miejsce. Zajrzyj tam do nas za jakiś czas. Słuchaj, jest jeszcze jedna miejscowa. A no... Muszę tak po kolei to robić? Duster ruszy wraz z jednym z górników sprawdzić spiżarnię. Mam udać się do nich za jakiś czas i sprawdzić, jak idą pracę. No dobra, tu mam jakieś łóżka, żeby się kimnąć? Mam nadzieję, że mam.
Gdzieś tu muszę mieć łóżko. Jest. Taki mamy, widzowie. Do następnego poranka, cyk. Myślę, że nadszedł już jakiś czas, żeby zobaczyć, czy odkopali spiżarnię. Zobaczymy też, czy tu nie wrócili czasem. Nie, nie ma tu Dustera. Z kimś jeszcze miałem... O! Trzeba sprawdzić, jak Duster sobie radzi z piżarni. No tak, tak, tak. A jeszcze komuś coś miałem chyba tego, nie? Zdać. Relacje komuś, czy nie? Nie, wszystkim... A, tylko się... Każdym wydobyciem zajmuje się Duster. Ten, że mam tu kilku ziomków. Dobra, skrzynia. Tu są nasze fajne rzeczy. Pakunek od najemników. Do boku przypomnę, jest mała karteczka. Ktoś musiał to tu dostarczyć zamiast mnie. Prowiant od Helki. Potencja many, drewno do wyrobu droni, pochodnie, dobra. Rozumiem, że wszystko mogę sobie wziąć, bo jakby potencjalnie rzeczy, które... Powiedzmy, że jest tam więcej rzeczy, tylko nie biorę ich, bo to nieuczciwe. Chyba tak to jest zrobione, nie? Dobra, zobaczmy prowiant od Helgi. Przepis na kociołek. Aha, niezły prowiant, dzięki. Pakunek od najemników z karteczką. Mikstura, liścik od najemników otrzymałem. Pokaż ten liścik od najemników. Gdzie on będzie? Liścik od najemników, liścik od najemników. Kurczę. Dobra, mam, trochę się naszukałem tego, tak szczerze. Marvin, słyszeliśmy, że szykujesz się na jakąś większą wyprawę. Większość z nas pamięta jeszcze czasy, gdy byłeś początkującym gońcem i spełniałeś zachcianki rady. Kto by wtedy pomyślał, jak wiele uda ci się osiągnąć. Byłeś towarzyszem, na którego zawsze mogliśmy liczyć. Nie bałeś się walki, gdy trzeba było bronić naszych interesów, ale potrafiłeś też ruszyć głową, żeby oszczędzić pracy nam wszystkim. Razem z chłopakami zrobiliśmy małą zrzutkę, by pomóc ci czymś więcej niż tylko sentymentami. W paczce znajdziesz kilka przedmiotów, które powinny ci się przydać. Weź już tego czytania. Bierz się do roboty. Musisz wrócić do Kartorów Gildii z jakimś porządnym trofeami i opowieściami o swoich czynach. Podpisano przyjaciele z Gildii. Kurwa, to mi się miło zrobiło, ty. Zapisuję gierkę. Ty. Aż mi się miło zrobiło. Ja się strasznie zżywam z postaciami z gier komputerowych, ty. Za mocne, bo... O, Duster. O, kurwa. Dorwały nas. Pojawiły się znikąd. Myślałem, że Duster jest zombie, Duster, się zamienił. Powiedz, co się stało. Rozkopaliśmy kawałek tego gruzowiska. I zobaczyliśmy tylko litą skałę. Wydałem polecenie powrotu do obozu. Odwróciłem się, żeby spojrzeć jeszcze raz, czy czegoś nie przegapiliśmy. A on już nie żył. Rozumiesz? Zabili go. Nie rozumiem. Pojawili się znikąd. Nie mogłem nic zrobić. Dobra. To chyba atak jest przeprowadzany. Duster jeden górników zostaje jeszcze zaatakowany. Muszę to sprawdzić. Ja pierdolę, zawsze ja muszę to sprawdzać. Kurwa, nie ma odważniejszych. Zawsze ja. Kurwa, atak. Ja patrzę na lewy monitor, bo ja się widzę, cykam. A dobra, to szkielet zwykły. I zombie. A ten nadal napierdala i kopie? Ty, on nie żyje. Co tu się kurwa dzieje? Zdjęliśmy kolejnego członka tej ruiny, z każdym krokiem wydaje się coraz bardziej... Ty. On nie żyje jakby. Tylko jest zbugowana gierka. Istnieje taka szansa. Niczego tu nie znajdę. To po prostu jest bug. Po prostu jest robot. Bug. Hej. Pozbyłem się szkieletów. Czyli facet nie żyje? Nie udało ci się go uratować? Cholera! Ledwo dostałem ludzi pod swoje dowództwo, a już kogoś straciłem! Zróbmy co trzeba i jak najszybciej się stąd wynośmy. Nie chcę oglądać śmierci kolejnej niewinnej osoby. Gdybyś mnie potrzebował, będę czekał w obozie. No jak, no będę, oczywiście, że cię... Znalazłem jakąś zawaloną salę. Potrzebuję. Może znajdziemy tam coś, co pomoże przedrzeć się w głąb twierdzy. Nie zamierzam ryzykować życia kolejnego górnika. Tym razem idziesz z nami. No dobra, no to idziemy. Będziesz wysłaniał nasze plecy. Prowadź. No to idziemy. A tamten gość, rozumiem, zbugowany był chyba. Ty, a moja ekipa to gdzie? No widzisz, wszystko jak z płatka idzie. Hej. To ten Neral żyje? On umarł? Kurwa, nie wiem, kto żyje, jak to umarł. To chyba jakiś błąd, on tak nie powinien. Powinno tak być, że on sobie
Że on sobie kopał. Powinien pewnie być w innym miejscu po prostu i coś się bugowało. Duster, no to co mam robić, kurwa? Straciliśmy kolejnego członka te ruiny z każdym krokiem. Dobra, powinienem wracać do Dustera. No przecież pilnuję wam, kurwa, no kop, no kop, kop, no. Czy się tu wydarzy ciekawego, czy nie? Myślałem, że coś się zrespiło. Który, kurwa? Prawo, lewo, fro! Dobra, to nosi. Ale już z łuku wycelowałem. No kop jest sto! Kopu, kopu? Co się dzieje? No słania twoje plecy, Duster! Duster, ja nie mam całego dnia, no. Duster, kurwa. Zobacz, ja i Gyros, Hauhau i Griff. Przecież pilnujemy, tak? Hej. Dobra, pierdolę tego Dustera, nie wiem co on robi. Coś się zbugowało chyba. Znowu. Niestety. Obawiam się, że mogło tak być. Nic, wróćmy na razie może tutaj. O! Sprawdzę, jak Duster radzi sobie w sali treningowej. Kurwa. Miałem go osłaniać, no to przecież tam stałem, tak? Nie miałem tam wchodzić co 15 sekund. Pewnie nie żyje, kurwa. Może jest. Wykopałeś? Udało nam się przekopać przejście do niższego poziomu. Gdy tylko odpadły pierwsze głazy, poczuliśmy straszliwy smród. No, zombie. Może to było tylko echo, ale słyszałem też jakieś podejrzane odgłosy. Jeśli zamierzasz to sprawdzić, to zalecam ostrożność. To, kurwa. Dzięki, będę ostrożny. Możecie wracać do obozu. Może jeszcze my na straż. Dobra, pierdolę. Nie, no kurwa, na koksa wchodzę. Strażnik grobowca? Jakiś gigakoks chyba. Trochę większy. Ej, to już przy to nasz grobowiec? Nie nasz grobowiec? Co się dzieje? Co tu się dzieje? Sarkowak. Otwórzmy. Mam nadzieję, że coś... Pewnie się coś zrespi, jak to otworzę. Jest taki wielki... Duch pewnie obok nas. Gdzie ma wal... O! Krypta grobowca, znalazłem dwa bardzo dziwne miecze. Może Royordi jak będzie mi coś w stanie powiedzieć? No ja wiemy, że o co chodzi z tymi mieczami. Za daleko, z drugiej strony, jasne. Zardzewniałem miecz. Dobra. Jeszcze jakaś książka, w sumie w pizie mam te książki, bo to są książki raczej magiczne na 100%. Aż tak mnie nie obchodzą. Dobra. I możemy dzięki temu teraz otworzyć główne przejście. Ale kurwa, zrobili tak twórcy tego moda, że nawet my będziemy spędzać nawet w takiej lokalizacji 70 minut, zamiast po prostu przechodzić przez misję do misji. Tyk. Uuu. Tylko włożyłem ostrze do otworu przy drzwiach, poczułem lekkie trzęsienie ziemi. Miecz wydaje się być kluczem do otwarcia wrót, ale wygląda na to, że będę potrzebował dwóch. No to kurwa, pomoże mi ktoś? Czy muszę tego? Czy muszę pogadać z kimś innym? O! Ty, chyba wygląda na to, że nie potrzebuję. A, że dwóch mieczy, potrzebuję. Dobra, teraz możemy iść dalej? Wrota się otworzyły? Mogę ruszać dalej? No to chodźmy. Panowie, idziecie? Idziecie. Okej. Okay. No nie, zagadki, widzowie. To było najgorsze. Byłem tak chujowy w zagadkach. Pamiętam to. Tragedia była z zagadkami. Kolejna sala, a jeszcze nie miałem wtedy neta, jak nagrywałem Gothica i była masakra z zagadkami. Kolejna sala jest znacznie mniejsza. Na środku pomieszczenia widzę jakiś kamienny, może otworzyć to dalsze przejście. Zobaczmy. O kurwa, ale... Kurwa, mi zgasło tego. Światło. Okej. Okay. O kurwa. Poczekaj. Aż ten mikrofon widzowie popluły. Coś czuję, że ty lepiej jest kurwa zrobić save'a, jeszcze go jakoś nazwać. Sprzed zagadkowy. Zagadkowy. Tam widzicie nawet ten save'y harnaś pokój. No, my się tu zgubimy widzowie 300 razy. Na bank. Ja już kurwa nie wrócę, to nie ma sam. Dobra, zabijecie go? Zabijecie raczej. Cyk, kolejny poziom. Tu coś jest ciekawego.
coś otwarło. To co? Nie mam zielonego pojęcia. Mogę to na przykład użyć? Mogę. To mi otworzy co? To. Ale tu my byliśmy, nie? Aktywacja tego brzmiała inaczej, pozostałe chyba otwarłem jakieś wielkie wrota. Tam nie było żadnych chyba wielkich wrot. Próbujmy iść dalej tutaj. Kurwa, zagadki, widzowie. Próbujmy iść do przodu, cały czas ci do przód. Ci do przód, ci do przód. Dobra. Ci do przód, panowie, ci do przód. Chyba że znajdziemy coś turbo ciekawego. Nie, nie, nie. Tu nic nie ma. Nie, to otwieramy dalej, otwieramy dalej. Nie mogę iść dalej do przodu? Jak to kurwa nie mogę iść dalej do przodu? Zagadki! Ja w tym. W Avengersach była taka scena, nie? Nie wiem, czy kojarzycie. Jak Hulk właśnie coś majstrował przy czasie i na końcu mówi Time Travel. No to mam kurwa podobnie. Zagadki, widzowie. O. Witam serdecznie. Ty nie wyglądasz mi na salę, w której byliśmy poprzednio. Ta sala. O kurwa. Ktoś tam siedzi, jakiś kurwa szef. Ze wszystkich kości, kości trupów. I taki znaczek odpada od gra w grę. Na padzie. Podzielam Warthal. Znaczy na tego, na PS-ie. Dostałem do centrali, dotarłem do centrum sali tronowej. Spoczywa tutaj jakiś wielki szkielet, w przeciwieństwie od reszty tutaj umaraków. Jest wyjątkowo nieruchliwy. Mam nadzieję, że tak pozostanie. To co mnie najbardziej martwi, to kurwa po czym my idziemy. To wygląda fest jak pułapka. Okej. Okay. Na razie kurwa nic nie wybuchło. Taki wielki szkielet. Czy to jest ten szef wszystkich szefów? To jest ten kurwa jak on tam miał? Czy nie? Jocie kryńca. Poka. Jo. Wielki szkielet. To nie jest ten gościu, którego szukamy, ty? No nie, wiem. Może trzeba to uruchomić, żeby się dowiedzieć, czy to on. Nie, nie, nie. Daj miksturę, albo wy możecie normalnie zginąć, kurwa. To weź, masz miksturę. Trzymaj. Ty dupni. Jeszcze jedną. Nie, bo oni chyba naprawdę mogą tu zginąć. Tak, dlatego mamy tyle osób. Jak to się wypierdoli, to możemy jeszcze tego. Rozumiem. O, coś się stało. Po użyciu kołowrotu usłyszałem jakiś hałas ze strony sali za labiryntem. Kurwa. Sala za labiryntem? Zagadki. O, kurwa. Pułapka. Płyty są posadzone, zdają się uruchamiać jakiś mechanizm. Ale gdy tylko z nich zejdę, wszystko cichnie. Może muszę aktywować kilka jednocześnie. Chyba nie mam wyboru, muszę wrócić do obozu po kogoś do pomocy. No mam kurwa kogoś do pomocy, tylko tak. To co my chcemy aktywować? Czy my musimy stanąć na każdym z nich? Dlatego muszę wrócić do obozu? Muszę wam dać polecenie na przykład. Stan tam, gdzie ci pokażę. Wewnętrzne pola? Dolne, lewe pole. No ale to... No nie wiem kurwa, na razie nie mam żadnej wskazówki. Chodź. Na razie to przede wszystkim chodź za mną kurwa. To... A, dwa, widzę. Widzę. To jest moje miejsce. U góry. Dwa na dole. Zgadza się, dobra, już wiem. Słuchaj. Ale mi wybiło. Wewnętrzne? Dolne prawe pole. Nie. Zewnętrzne?
Dolne pole? Nie. Górne to nie. Nie. To wewnętrzne. Dolne, lewe pole. Kurwa, to jest, bo mi się myli. Wewnętrzne, górne, lewe pole. Górne, lewe pole. To jest pole, na którym ma stanąć. Cynamon, ty słuchaj. Stajesz koło niego, czyli to jest wewnętrzne, górne, prawe pole. Nie, górne, prawe. Górne, prawe pole. Górne, prawe pole. Tak? Ja stanę tu. Oj. O kurwa. The boss is... Szef się budzi. O kurwa. Nieumarły władca? Ale chujowo. Ale my napierdalamy cynamon z tego łuku jebanego. Jest gituwa. Dobra, myślę, że nie ma szans. Chyba, że mnie złączetuje, to by było gorzej. Dobra, kurwa, ty. To dla jakichś dzieciaczków. Ostrze wolsak. To był wolsak? Ty. To ty pierdolisz, że wolsak miał, kurwa, 14,5 metra. 15,5 centymetra. Nie no. To jakiś gigant... What? O, to jest kurwa za miecz, 240 damage'u. Jocie kryńca. I wozak był jakimś przepotężnym chłopem, który tutaj kiedyś władał. Ło! No było blisko, kurwa, nie będę ukrywać. Nie będę ukrywać, było blisko. Przejście do kolejnego pomieszczenia ma podłogę wyłożoną pułapkami. Może gdzieś po drugiej stronie znajdę się w... Może znajdzie się wyłącznik. Mogę też poprosić kogoś z obozu o pomoc. Proszę tam wejść. Może Markus będzie wiedział, co robić. Dobra, na razie to nie jest istotne. Wolfsack został rozjebany. Swoją drogą. Mam jego ostrze. Możemy iść, kurwa, tutaj. Cokolwiek to da, to tam idę. Ciekawe śmierżera. Dobra, idziemy dalej. Mucimy, panowie, mucimy. Cykasz cynamon z tego łuka. Kielet łucznik. Ruchamy. Nie jest najgorzej, jest w porządku. Ciemno to jak kurwa. Nie wiem, czy kurwa ciemno jest. W sensie, czy kurwa jest ciemna? Na pewno ciemno. Dużo osób. Kurtyzan. To miałem w życiu. Ciemną to miałem przeszłość. O. Dobra, idziemy dalej. Zapierdolę. Ja nie wiem, widzowie. Czasem to wiecie. Trzeba coś gadać, żeby tylko gadać na tych odcinkach. Się na nie zastanawiać, spierdolić coś takiego jak teraz. Niczego tu nie znajdę. Idziemy dalej. Ale fajnie tu. Fajna lokalizacja, podoba mi się. Idziemy dalej, zobaczymy, co tam znajdziemy. Często te save'y trzeba robić, bo wejdziemy w jakąś pułapkę i nie zauważę jak przed chwilą. No i co? Będziemy... O, ratujcie ty! No kurwa! Ty, Griff nie żyje. Oj chuj. Masz miksturę. To dla... Nie, możemy wczytać w sumie. Ale zginął, no to jak wczytać. Zginął to zginął, wydaje mi się, że to jest taka mechanika gry, nie? Że jakby... Nie zadba... No to nie jest tak, że on jakby gra nie chciała, żeby on zginął, to by nie dawała takiej opcji. Więc zginął, to zginął niestety. No nie zadbałem o kompana. Trochę mi smutno, bo miał przynieść historię jakieś. Bez właściwego klucza. A przyniesiemy to go, ale w trumnie niestety. Coś tu kurwa miecz otwiera. Chodź, cynamon. Wiem, że za drzwiami jest kościop. Kościotrup. Kościop. Tylko my musimy, chłopie, iść. Nie mam co się tutaj zastanawiać. O, cynamon to nie za bardzo chyba. Chodzenie. Tutaj? Możemy coś znajdziemy tu? Coś tu? Nie? Kielec skrytobójca? Gargulec? Kurwa, wiedziałem, że te posągi mogą ożyć. Gargulec, ty! Ale my jesteśmy w ogóle daleko już. Za bestia. W jednej chwili wyglądała zupełnie jak posąg, a chwilę później rzuciła się na mnie. Czy to oznacza, że główna sala jest pełna tych pasków? Muszę jak najszybciej wrócić do obozu. Serce gargulca. Coś tu jeszcze ciekawego? Coś syczy?
Ale chyba nic nie ma. O, serce, serca kamiennych golemów i tak dalej. Spoko, to się przyda. Tutaj odpalam tego, kluczyk. Dobrze, że kurwa zauważyłem, ty. Już do sali. Do jakiej sali? Nie wiem. Tronowej chyba. Tu odpalamy. To będzie też dla nas znak, że tu byliśmy. Warto to porobić. To jest posąg Adanosa. Modlić to my się akurat nie chcemy. Szkielet, tu niestety glif pad. To może do tego tu jest klucz. Muszę sprawdzić, jak wygląda sytuacja. A, no i dobra, widzowie. Jak wygląda sytuacja w obozie? Sprawdzimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że podoba wam się ten taki odcinek dzisiejszy. Mi się w chuj podobał i z fest mi się dobrze nagrywało. Jestem trochę już zmęczony, sorry widzowie, bo jest 11, ja dzisiaj nie spałem. Więc trochę zmęczony jestem, ale i tak mi się podoba nagrywanie odcinków, więc dzięki, że byliście. Widzimy się w następnym, możliwe, że ostatnim odcinku, a na razie w tym odcinku. Wszystko, like, komentarz, subskrypcja i Twitch i Rewind, 4000 osób widział przed tobą, a ty jeszcze nie, co? Nara.